Opolscy strażnicy miejscy nie mają już swoich pachołków. Nie pomogły apele, nic nie dały prośby. W nocy skradziono ostatni strażniczy pachołek drogowy. Funkcjonariusze załamują ręce. Nie mają jak chronić nieświadomych zagrożeń kierowców. Krajobraz po trzęsieniu. Wstrząsy miały siłę ponad 6 stopni w skali Richtera. Runęły dziesiątki budynków, w tym część miejskiego szpitala i zabytkowa katedra. Nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałam. A na zakończenie jeszcze jedna ciekawostka z polskich dróg. Wyboje i nierówności nie dotyczą mieszkańców. No ich nie trzeba chyba ostrzegać. Przyzwyczaili się już do tego, że mają pod górkę. Jutro w Teleekspresie przywita Państwa Maciej Orłoś. Zapraszam, do widzenia.